to na początek wyobraźmy sobie coś. Małe przyjęcie. Niezobowiązująca atmosfera, żadnej pompy i nagle w jednym rogu pomieszczenia tylko my i John Williams. Uśmiechy, uścisk dłoni, szybkie selfie i tak dalej. I on jest tylko nasz na parę minut, zanim ktoś przyjdzie. Tak czujemy, że ten czas trzeba wykorzystać i że możemy zadać to jedno, jedyne pytanie, jakie nam zawsze chodziło po głowie. Jakie? Albo inna sytuacja. Lecimy do Johna Williamsa, do Ameryki, do studia. Wywiad, jak wygrano na loterii. Spotkanie ma mieć pół godziny. No, idealne warunki, czujemy się w niebo wzięci i dech nam zapiera. Ale o czym tak naprawdę byśmy z nim rozmawiali? To jest podcast o muzyce filmowej Score and the City, a w tym odcinku o nowym dokumencie Music by John Williams. Powiedzieć, że czekaliśmy niecierpliwie na ten film, to nic nie powiedzieć. Ma 92 lata i nie ma dosyć kina, ludzi, przygód na ekranie, spotkań, a sztuki przede wszystkim. Johna Williamsa nie muszę naprawdę przedstawiać. Słuchamy jego muzyki jako dzieci w Harrym Potterze, słuchamy potem jako dorośli, na przykład w Szeregowcu Ryanie. Słuchamy listy Schindlera, bo uczymy się historii i słuchamy Gwiezdnych Wojen, bo szukamy filmowej rozrywki. Dorastamy, pobieramy się sami, mamy dzieci, on wciąż jest i komponuje. Niebywałe, prawda? Każde stulecie ma takich ludzi, których biografia zdaje się jakoś tam, nie wiem, trwalsza niż my sami. W przypadku Johna Williamsa, amerykańskiego kompozytora i dyrygenta, którego słuchaczom i słuchaczkom tego podcastu naprawdę nie muszę przedstawiać, wyjątkowe jest również to, że w chwili jego urodzin muzyka filmowa właściwie rodziła się razem z nim. On urodzony w 1932 roku, a możemy przyjąć za przełomową dla gatunku ścieżkę Maxa Steinera z filmu King Kong i to jest rok 1933. Williams przeszedł więc wraz z tymi narodzinami i wraz z muzyką filmową kolejne dekady, trendy, zmiany. Sam zaczął ją kształtować i robi to do dzisiaj. Jest jeszcze czynnik ludzki. My najzwyczajniej na świecie jego muzykę bardzo lubimy, kojarzymy ze wspaniałymi momentami, z ludźmi, z czymś dalekim od problemów, od codzienności. On jako twórca jest zatem kimś z bajki. Lubi mówić, że poprzez tą srebrzystą brodę przypomina mi wręcz świętego Mikołaja, a więc bajka. No, szczególnie, że proces powstawania muzyki filmowej i muzyki w ogóle jest trochę bajką, jest tajemniczy, ale coś nas pcha do tego, aby te tajemnice odsłaniać. Wywiady z artystą tej sławy i tej klasy, co Williams, to jest jedno z najtrudniejszych zadań dziennikarskich. Musimy to sobie na początku powiedzieć. I mówię to mając za sobą 20 lat pracy w tym zawodzie. Mówię to też jako ta szczęściara, która miała kilka, może kilkanaście spotkań tego typu w swoim życiu. Tylko i aż. Spotkania z żywą legendą to także ogromne emocje i pewnego rodzaju wyzwanie dla fanów. I też mówię to teraz jako fanka. Dlaczego tak jest? Dlaczego to jest takie trudne? Zacznę od tego uwielbienia fanowskiego. Jako fanka wiem, że każde spotkanie może pójść nie tak, jak sobie wymarzyliśmy. No może jako fanka bardzo świadoma, bo to jest w dużej mierze niezależne od nas. Nawet trochę się boję sama takich spotkań jak ze snów, w obawie, że mi się zepsuje to moje wyobrażenie, że coś mi je zepsuje. Artysta może mieć zły dzień, jego sztuka może być zupełnie inna niż on sam. Tysiące powodów. Czasem wręcz myślę sobie, odpowiadając też w ten sposób na mnóstwo pytań, jakie dostaję, typu o co bym spytała Nino Rotę, albo z kim z filmowej przeszłości chciałabym się zobaczyć, gdyby to było możliwe. Otóż ja, jako ja,
jako Magda, nie mam oczekiwań, nie mam pytań. Chciałabym po prostu pobyć obok, stanąć na chwilę sobie z takim człowiekiem, usiąść, ogrzać się w blasku talentu, uśmiechnąć się, podziękować i odejść. I zrobiłam tak podczas spotkania z 8-krotnym zdobywcą Oscara i autorem muzyki do ponadczasowych disneyowskich bajek z Alanem Menkenem. To, że mogłam być obok w trakcie jakiejś towarzyskiej rozmowy, zupełnie mi wystarczyło i o nic innego się nie biłam. Był bonus jeszcze wspólne zdjęcie. Ale cóż, żyją we mnie dwa wilki i ten drugi jest wilkiem dziennikarskim. Takim bardzo zachłannym, żądnym wiedzy, sekretów, smaczków, chcącym odsłaniać kulisy nie tyle dla siebie, co dla innych. I w przypadku pracy dziennikarskiej, bo teraz przejdźmy do tego, trudności są takie same. Zetknięcie się z idolem może nie pójść tak, jak sobie wymarzyliśmy, tak jakbyśmy chcieli. Nie służą mu przede wszystkim pośpiech, inny język niż ten, którym się posługuje rozmówca. Niektórych, to może być zaskakujące, krępuje mikrofon czy kamera, nawet jak mamy do czynienia z gwiazdą. Doświadczyłam braku czasu setki razy jako dziennikarka i naprawdę trudno się rozmawia, mając menadżera za sobą, widząc go kątem oka, który to pokazuje zegarek i odlicza 5 minut, 3 minuty, masz ostatnią minutę. Wyobraźcie sobie konieczność zadania dobrego pytania, najlepiej, nie wiem, pogłębionego, a najlepiej takiego, na które nasz gość odpowiedziałby tak, jak nikomu innemu. No to jest bardzo trudne. I doświadczyłam również rozmowy przez głuchy telefon podczas wywiadów z Ennio Morricone. Wymyślałam pytania po polsku, zadawałam po angielsku, one były tłumaczone na włoski i odpowiedź wracała do mnie tą samą drogą. I mała konkluzja na koniec tego mini warsztatu z pracy dziennikarskiej. Rozmowa na spokojnie, bez poganiającej kolejki, bez patrzenia na zegarek, kiedy ptaki śpiewają za oknem, a nasz artysta jest rozluźniony, siedzi wygodnie i ufa pytającemu, to jest raczej rzadsze niż częstsze. Oba moje wilki obejrzały z zapartym tchem nowy dokument, jeden z wielu dokumentów muzycznych i jeden z bardzo niewielu, jakie poświęcone są muzyce filmowej. W ogóle to jest raczej taki rzadki okaz w literaturze, powiedziałabym, około muzycznej. Music by John Williams. 1 listopada 2024 roku film trafia do Disney+. Przy okazji w poprzednim odcinku podcastu, tym o moim dniu z muzyką filmową, to chyba 2 odcinki wstecz, tak? Pod koniec mówię o kilku takich filmach, które są warte obejrzenia. Takich dokumentach właśnie. Jeśli macie potrzebę, posłuchajcie, no i oglądajcie na zdrowie. A film Music by John Williams wyreżyserował Laurent Bouzereau, francuski dokumentalista, autor m.in. filmu Roman Polański, Moje życie z 2011 roku. Od lat dokumentuje kulisy superprodukcji. Ma na koncie making of takich filmów jak Park Jurajski, Titanic, Indiana Jones. Tu całą listę sobie nawet przygotowałam. To niemożliwe, aby to wszystko przeczytać. Wyobraźcie sobie zatem, do jakich gwiazd miał, ma dostęp, z kim może takie filmy przygotowywać, a te wszystkie dokumenty robił zarówno jako reżyser, jak i producent. I teraz tym filmom, którym się już przyglądał, typu Park Jurajski, Szczęki czy Indiana Jones, teraz się im przysłuchał. Stoją za Music by John Williams najwięksi wyznawcy i współpracownicy kompozytora, m.in. Steven Spielberg i George Lucas. Ron Howard jeszcze tam jest. Czy to dobrze? No, przyjaciele robią film o przyjacielu. To uważam, nie jest źle. Taki film Williamsowi po prostu się należał. Na ekranie ponadto Gustavo Dudamel, Yo-Yo Ma, Branford Marsalis i inni przedstawiciele, powiedziałabym, sceny, no przynajmniej tej, która żyje crossoverami, a może często wręcz sceny klasycznej. I oni przechodzą płynnie nie tylko pomiędzy filmowymi gatunkami, ale w ogóle pomiędzy gatunkami. Opowiadają o tym, w jaki sposób Williams wpłynął na ich karierę.
ale też o tym, jak niepozorny temat filmowy może się zmienić w rasowy saksofonowy koncert. To są piękne takie wspomnienia trochę ze swojej młodości. To są bardzo ważne refleksje. Szczególnie w czasach, w których się mówi, że to już tak nie działa, że człowiek idzie do filharmonii na koncert muzyki filmowej, a potem w tej filharmonii zostaje. Może czasy się zmieniły, ale ja wciąż wierzę, że da się człowieka w brzmieniu orkiestry. No i w atmosferze przede wszystkim miejsca, w którym się jest, da się go rozkochać, po prostu go kusząc, kusząc dziesiątą muzą i kinem. Jest też przedstawicielstwo muzyków zupełnie tych takich, powiedziałabym, mocno z rozrywką związanych. Tutaj chyba najtrafniej uderzały we mnie wypowiedzi Chrisa Martina. Szczególnie jedna, że Spielberg i Williams razem są jak band. A band to już jest bardzo dobrze. Band, czyli nie tyle zespół, co pewien rodzaj idola. Nie w jednej osobie, ale w dwóch, w trzech, w paru. I to band ma tutaj najlepsze znaczenie. Są też oczywiście przedstawiciele kina i muzyki filmowej. Jest Alan Silvestri, jest David Newman i Thomas Newman. Są też i Spielberg, i Lucas, i inni, którzy z Johnem Williamsem mieli okazję się zetknąć. Jest rodzina, o tym chwileczkę później, bo zostańmy przy Spielbergu. Ja wiem, że to już jest temat ich relacji, pół wieku, no takiej przyjaźni artystycznej, że to właściwie nie da się tego porównać do żadnej innej w historii kinematografii, że to jest temat, który już trochę w mediach funkcjonuje i mieliśmy też mnóstwo z nimi wywiadów, ale wciąż gdzieś tam, kiedy słyszę Spielberga, który za każdym razem mówi coś nowego, który mówi, że kiedy pierwszy raz zobaczył Williamsa, to przypominał mu Szekspira i był nawet pewny, że jest Brytyjczykiem. No to są takie chwile naprawdę chwytające za serce. To jest spora dawka wzruszeń. Najpiękniejsze momenty tego dokumentu zaś to są takie momenty, w których główny bohater daje nam małą lekcję muzyki. Jest taki moment wokół bliskich spotkań trzeciego stopnia, wokół pięciu nut, które Williams skomponował do tego filmu w najbardziej, powiedziałabym, flagowym muzycznym momencie. I tam John Williams przy swoim fortepianie, grając dla nas, pokazując nam, jak dzieciom, prowadząc za rękę przez bądź co bądź historię muzyki filmowej, opowiada o tym, jak jakaś nuta może być nie tylko dźwiękiem po prostu, ale może być częścią zdania i takim słowem, które jest słowem ale. Jednak, jeśli, i że takie słowo, jeśli przesuniemy je na koniec tematu, motywu, to ono może mieć ogromne znaczenie. Zwróćcie proszę uwagę na ten moment, kiedy on tę małą lekcję daje, kiedy daje ten mały masterclass. I cóż mogę powiedzieć? Zachęcam do tego, żeby sobie szukać takich momentów już później, kiedy oglądacie filmy i słuchacie muzyki. Zastanówcie się, czy gdzieś jeszcze nie jest tak, że jakiś dźwięk jest nie tylko dźwiękiem, ale jakąś ważną wiadomością i że muzyka może być nie tylko smutna albo wesoła, przerażająca albo wzruszająca, że ta muzyka może też na przykład kreować oczekiwania. Przejrzałam recenzje, które się już do tej pory po festiwalowych pokazach ukazały, po Music by John Williams. I oczywiście część recenzji wskazuje na to, że ten dokument mógłby być bardziej oryginalny. On jest zbliżony do na przykład dokumentu Score o fenomenie muzyki filmowej, który już od kilku lat mamy okazję gdzieś tam sobie oglądać, czy też do dokumentu o muzyce do filmów
bondowskich, czyli mamy dosyć charakterystyczny początek, takie fragmenty, krótkie strzały, takie najbardziej błyskotliwe i smaczne cytaty i później te refleksje są rozwijane w całą opowieść. Ale z drugiej strony taki film nie potrzebuje żadnych fajerwerków. On ma w sobie tak dużo emocji związanych z głównym bohaterem, a i w przypadku dokumentu Score, i w przypadku dokumentu o muzyce z Bonda, i teraz tutaj ci bohaterowie naprawdę są pełnokrwiści, że tam już nie musi się nic wywracać do góry nogami. Mnie to absolutnie nie przeszkadza. Najciekawsze są oczywiście te momenty, w których bohater jest bliżej, jest trochę domowo, kiedy można go zobaczyć, no nie takiego, jakim go znamy z mediów. Tu przypomina mi się jeszcze dokument o Ennio Morricone, który tych takich prywatnych chwil miał chyba najwięcej. No ale wracamy do kluczowego pytania, dlaczego tak trudno takie portrety się robi. Dlatego, że nie każdy wybitny artysta jest wybitnym mówcą. I nie mówię tego o Williamsie, bo akurat on mówi pięknie, bardzo prosto i zawsze bardzo skromnie. Zwraca na to uwagę fragment, który sobie tutaj wynotowałam, to Deadline, że no, mamy do czynienia z dziedzictwem, z twórczością artysty, który w statystykach, w tych olśnieniach naszych filmowych bije na głowę każdego innego kompozytora w historii, ale on sam zupełnie skromnie pewnie by się tutaj temu sprzeciwił i powiedziałby, nie, że może ktoś inny, może wcześniej, ale ja to nie. Tymczasem on ma lat 92 i wciąż w tym biznesie jest. I jeszcze Hollywood Reporter, który pisze, że mogłoby być w tym filmie więcej takich momentów jak ten, kiedy John Williams powiada o muzyce do bliskich spotkań. To jest właśnie ten fragment, na który zwracałam waszą uwagę chwilę temu. Tak, taka lekcja muzyki to mógłby być dobry w ogóle pomysł, jak o czymś rozpiętym pomiędzy rzeczami ambitnymi a rozrywkowymi opowiadać, bo zawsze mamy do dyspozycji wyjątkową publiczność, która jest zmieszana i która w jedną lub w drugą stronę zawsze się czegoś dowie. Moim zdaniem Music by John Williams to dokument potrzebny, to na pewno jest dokument oczekiwany i dołącza w tej chwili do takiej niedługiej, niestety, listy książek, filmów, reportaży, które poświęcone są wyłącznie muzyce filmowej. A ta muzyka filmowa, i to jest paradoks, że dzieje się w czasach jej wielkiej sławy, potrzebuje dzisiaj trochę zdefiniowania na nowo, osadzenia. Może też trochę więcej szacunku w kontekście i rozmawiania o niej, i jej obecności na estradzie. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z dziedziną młodą, która nie wykształciła chociażby jednego obowiązującego języka, który da się łatwo przetłumaczyć. I od razu powiem coś, co powtarzam zawsze przy takich okazjach. Nie wszystko, co filmowe, ma wysoką jakość, ale w tym filmowym wszystkim od prawie 130 lat jest muzyczna jakość i nie ma lepszego dowodu, aby ją przedstawić, niż właśnie John Williams. W tym dokumencie jest wreszcie on sam, może trochę mniej niż byśmy się spodziewali. Nie idziemy z nim, za nim do kuchni, nie podglądamy w bardzo intymnych chwilach. Ale i tak dowiadujemy się więcej, niż wiedzieliśmy, bo Williams, mimo tego, iż nie są to informacje jakieś tajemnicze i skrywane, dosyć oszczędnie przedstawia swoje życie prywatne, publicznie. A tam też się sporo działo. I te wydarzenia, bardzo dobre i bardzo smutne, wpływają na to, jakim się jest artystą i jakim się jest człowiekiem. Jeden fragment mocno moją uwagę zwrócił i został we mnie po tym filmie, kiedy on mówi, i pewnie to jest odpowiedź na jeden z tych zarzutów, które mieli i Kilar, i Morricone, że dlaczego tak, dlaczego kino? Niektórzy muszą odpowiadać na ten zarzut przez całe życie, niektórzy kompozytorzy. I John Williams mówi, nie straciłem siebie w Hollywood. Odnalazłem siebie w Hollywood. I didn't lose myself in Hollywood. I found myself.
Dla mnie ten film to jest przede wszystkim świetna opowieść o tym, co to tak naprawdę znaczy, kiedy mówimy to hasło gdzieś albo czytamy je na ekranie, na płycie. Music by John Williams. To tytułowe hasło. Co to oznacza? Kiedy to czytamy, to trwa sekundę. Ten film, który ma trochę więcej, pokazuje, że potrzeba godzin, miesięcy, lat, a nawet dekad, aby móc powiedzieć, że Music by John Williams to jest pewien rodzaj filmowego komponowania, pewien styl, który się przez te dekady wykształcał. I że to wciąż jest proces wymagający dużej cierpliwości, talentu, wyobraźni i zaskakujących czasem decyzji i zdarzeń. Co to znaczy Music by John Williams? No przekonajcie się po prostu, oglądając ten film, a warto, na pewno. I jeszcze epilog. Będzie epilog, ale on jest z małym spoilerem. Zatem do wszystkich, którzy nie chcą, żebym im popsuła frajdę oglądania, bardzo się starałam, opowiadając wam jednak sporo, nie opowiedzieć za dużo. Jeśli nie chcecie słuchać tego teraz fragmentu, to tu się pożegnajmy. Bardzo dziękuję za bycie ze mną w tym kolejnym odcinku. Jeśli podcast Score in the City sprawia wam przyjemność, proszę podrzućcie go dalej komuś, kto jeszcze nie słucha. Oceńcie podcast w serwisie Spotify albo iTunes. Zasubskrybujcie, zostańcie ze mną w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję. The greatest way to demonstrate how much music affects movies, play it absolutely with no music at all. And then go back and do the whole scene again with all the cues. And you'll recognize the absolute brilliance of John Williams. The minute John raises his baton and plays the first theme, you just go, oh my God, here's another one. Star Wars basically would not be Star Wars without Johnny Williams' music. People say, how do you do so much work? I was filled with the love of music and the pleasure of doing it with great musicians. After he does music for my movie, I start to see my movie in his way. The first thing I played for Steven on this piano was this. I played that for him. He said, what is that? What are you going to do? He's somebody who learned his skills painstakingly. I think people should see somebody who has worked alone in a room for 60 plus years. There's a lot of sacrifices, and I think that he expresses himself through music. Music for a musician is like breathing. It supports us, sustains us, gives us energy. The fact that the same man wrote music for Star Wars, the Olympics, Poseidon Adventure, and Earthquake, he always finds a way to tap into the essence of what makes it moving or meaningful. The main reason I think it's important to celebrate him is just to say thank you for that amount of joy. He's always in a process of discovery. He finds a whole new way of telling the story musically each time. It's the purest form of art I've ever experienced from any human being. Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music. A teraz będzie ciąg dalszy, taki nieoficjalny. Otóż jest w tym filmie taka jedna rzecz, o której nie miałam pojęcia. I to się pojawia gdzieś tam na drugim planie. Nie jest jakoś może bardzo istotne dla wydarzeń w filmie przedstawionych, chociaż już dla historii muzyki filmowej bardzo. Ale można na to nie zwrócić większej uwagi. Tylko jest to dla mnie sprawa dosyć osobista. I splotła się z moim życiem bardzo, więc postanowiłam wam o tym opowiedzieć. Otóż
kiedy John Williams dostał propozycję skomponowania muzyki do Gwiezdnych Wojen, dostał jeszcze drugą propozycję skomponowania muzyki do zupełnie innego filmu w tym samym czasie i mógł wybrać tylko jeden. Długo się wahał, nie wiedział, co ma zrobić. Z jednej strony George Lucas, przedstawiony mu przez Stevena Spielberga, szansa, aby wykorzystać symfoniczną orkiestrę w kinie komercyjnym w taki sposób, w jaki no, przynajmniej dawno, dawno to się w kinie nie wydarzyło, więc duże wyzwanie i jakaś taka frajda sięgnięcia po coś, co jest nowe. No a na drugim biegunie kino historyczne, kino o wydarzeniach sprzed trzech dekad, kino z pewnością ważne, temat arcyciekawy, bo to film o Jeden most za daleko Richarda Attenborough, przedstawiający historię bitwy w Arnhem, bitwy o ten ostatni most przed linią wroga i to jest historia bitwy, która była bitwą przegraną, ale, no właśnie, z jakiegoś powodu, nie jeden zresztą film, nie jedną książkę na ten temat napisano. Brali w tej bitwie udział polscy żołnierze, wielu jest pochowanych na cmentarzu pod Arnhem i to było dokładnie 80 lat temu, we wrześniu 1944 roku. I 80 lat temu też polscy żołnierze z pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka wyzwolili holenderską Bredę. To był październik, koniec października 1944 roku. I tak się moje życie ułożyło, że ja nie tylko ten podcast wymyśliłam. W Arnhem, dokładnie w linii prostej z 350 metrów od tego mostu i nawet sobie pomyślałam, że może, jeśli to byłoby możliwe prawnie, to chciałabym wykorzystać muzykę z tego filmu w swoim podcaście, w logo. Okazało się, że nie i w sumie jestem przeszczęśliwa, że mam tutaj to muzyczne logo Michała Woźniaka zagrane przez Aleksandra Dębicza. No ale rozumiecie, że to jest jakiś taki niezwykły splot zdarzeń. A do tego wszystkiego jeszcze nagrywam ten odcinek między Bredą a Arnhem. Z widokiem na most, myśląc o Bredzie i myśląc o Williamsie z tamtego czasu, pod koniec lat 70., który zastanawia się, co wybrać. O Jeden most za daleko, czy Gwiezdne wojny. I nie wie pewnie, czego się spodziewać i tu, a przed nim, i tego też nie może jeszcze wiedzieć, wielka rewolucja w muzyce filmowej, której on sam dokona. Wracając do początku tego podcastu i do tego pytania otwartego, o czym byśmy rozmawiali z Williamsem, z Morricone, z Killarem, z innymi, gdybyśmy mieli taką szansę. Gdybyście mnie dzisiaj zapytali, o co chciałabym zahaczyć Williamsa, gdybym miała taką szansę, to najbliżej jest mi do takiego pytania trochę abstrakcyjnego, ale jestem ciekawa jego odpowiedzi. Czy zastanawiał się kiedyś, jaki byłby świat kina i świat muzyki filmowej, gdyby wtedy nie wybrał Gwiezdnych Wojen, a o Jeden most za daleko? Jaką skomponowałby do tego filmu muzykę? Kto skomponowałby muzykę do Gwiezdnych Wojen? I jaka by była? Co by się w ogóle dalej stało z muzyką filmową? Tą przedziwną, wciąż bardzo młodą dyscypliną, która tu i ówdzie lekceważona, a to tu, to tam rośnie w siłę i nam wszystkim każe się zastanawiać, dlaczego połączenie obrazu i muzyki to jest taki fantastyczny duet. Do usłyszenia.